Dzień dobry, Natalia Świętoń. Witajcie w naszym programie informacyjnym. Oto najnowsze lokalne wieści, które przygotowaliśmy specjalnie dla Was. Zachęcamy do uważnego słuchania i śledzenia naszego programu. Zaczynamy! W dzisiejszym programie posłuchamy, co w trawie piszczy u naszych gospodarzy, czyli o wymianie poglądów wójtów i burmistrzów powiatu dębickiego, o pędzącym pendolino kolejnych inwestycji na naszym lokalnym podwórku, o symbolicznym wymiarze uhonorowania funkcji sołtysa. Polacy jako bohaterowie II wojny światowej w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Krok w kierunku otwartości na świat, czyli bitwa na głosy w jednej z lokalnych szkół. Pysznie, barwnie, kolorowo na brzosteckim wielkanocnym kiermaszu. Świąteczny nie oznacza leniwie. Z pewnością wiedzą o tym uczestnicy konkursu na wielkanocną palmę i wielkanocny koszyczek. 14 marca w Brzostku odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu dębickiego. Takie właśnie spotkania są nieodłącznym elementem wymiany doświadczeń i ustalania wspólnych strategii działania lokalnych władz. Samorządowcy debatują nad wspólnymi problemami i szukają optymalnych rozwiązań, które mają posłużyć lokalnej społeczności. Każdy kwartał to jest przynajmniej jedno spotkanie konwentu wójtów i burmistrzów. Rozmawiamy oczywiście na takich spotkaniach o naszych bieżących sprawach, bieżących problemach. To jest takie bardzo dobre miejsce na wymianę doświadczeń, ale także zdarza się, że ustalamy pewną wspólną strategię co do pewnych istotnych kwestii, ważnych kwestii dla nas. Jednym z najważniejszych problemów poruszonych podczas konwentu były sprawy dróg, w tym również powiatowych, na które pomocy finansowej udzielają właśnie samorządy. Nie obyło się bez wymiany uwag dotyczących funkcjonowania straży pożarnych. Został poruszony temat dalszej współpracy w realizacji wspólnych inwestycji pomiędzy gminami. Sprawy organizacji wyborów parlamentarnych nie zostały również pominięte. Posłuchajmy konkretnych informacji z ust włodarza gminy Dębica. Jeśli chodzi o tematy, to między innymi zakupy samochodów strażackich i udział własny gminy, gdzie się zapomina po prostu, że gminy dokładają większą ilość, jak i również uruchomienie linii bezpośredniej Jasło poprzez Brzostek, Pilzno do Dębic, umożliwić po prostu z tego rejonu dotarcia po prostu do pociągów w Dębicy. Jak układa się współpraca z panem burmistrzem? Z panem burmistrzem? No, chcę powiedzieć, żebym nie był źle zrozumiany, że bardzo dobrze pod względem gospodarczym, społecznym wymieniamy sobie doświadczenia, pytamy się po prostu o rozwiązywaniu albo jak rozwiązujemy pewne problemy i chcę powiedzieć, współpracowałem z poprzednikami i też mam pozytywną opinię, ale tu w tym przypadku w skomplikowanej sytuacji społeczno-gospodarczej należy powiedzieć, że to jest dobry duch, dobry gospodarz. Widać u niego tę inwencję, ale jednocześnie i bezpośredniość. Chcę powiedzieć, że z jego inicjatywy zresztą wystąpił o odciągowanie części sołectw przyległych do Głobikowej, gdzie mamy wodociągi i oczywiście, ale jeszcze zanim mi podziękował, to jeszcze powiedział, żeby nie obciążać dodatkowymi środkami. W związku z tym, że podejmuję i wiem po prostu, że tej wody brakuje na terenach górskich, więc doszliśmy do porozumienia, że to będzie nieodpłatne, więc ja myślę, że tu wielka zasługa, ale wypływająca po prostu z dobrej, bieżącej, wyrozumiałej współpracy i gratulować takiego człowieka. Dobrze, że tu jest i nie puszczajcie go daleko. Właśnie została podpisana umowa na pierwszy etap modernizacji dróg gminnych oraz wewnętrznych. Przebudowa ta zakłada wyremontowanie aż 12 km dróg, co oznacza, że niemal każda miejscowość naszej gminy zyska nowo pokrytą nawierzchnię na swoim terenie. Na ten cel udało się pozyskać aż 5 milionów złotych z programu Polski Ład.
Nasza spółka dziś podpisała z burmistrzem kontrakt na około 7 milionów złotych. Zadanie będzie wykonane na czas. Czas realizacji to jest około 8 miesięcy. Także realizujemy inwestycje, które od wielu, wielu lat są ostro realizowane przez samorząd, przez panów burmistrzów, którzy inwestują w lokalne drogi. Myślę, że to zadanie również wpisze się tutaj w gospodarkę dla społeczności lokalnej. Dziękuję. Nie było mowy o podpisaniu umowy bez obecności pana Piotra Olszówki, który jako dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego również dołożył cegiełkę do powstania tej inwestycji. Bank Gospodarstwa Krajowego, realizując swoją misję zrównoważonego rozwoju, wspiera gminy, powiaty w ramach programu inwestycji strategicznych. Dziś wspaniała uroczystość, podpisanie kolejnej umowy w gminie Brzostek. Jest mi niezmiernie miło gościć u Państwa w gminie i uczestniczyć w takiej ciekawej uroczystości podpisania umowy już kolejnej. I co ciekawe, to inwestycja, która jest związana z inwestycją drogową, tą najbardziej potrzebną. Wcześniejsze inwestycje związane z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Także można powiedzieć, że w gminie Brzostek jest książkowo w sposób taki stuprocentowy rzeczywiście realizowany program inwestycji strategicznych. A my jako bank, jako operator bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tak ważnych wydarzeniach dla gminy i dla mieszkańców. Gospodarz gminy deklaruje, że już za kilka dni podpiszemy drugą umowę, która pozwoli wykonać kolejne prawie 10 km dróg. Niebawem mają ruszyć także zaplanowane prace. Rola sołtysa w społeczności lokalnej jest nieoceniona. W Polsce dniem, który oddaje uwagę temu stanowisku, jest Dzień Sołtysa obchodzony 11 marca. W tym roku obchody tego święta przypadły sołectwu Gorzejowa. Reprezentantka tej wsi, Edyta Krzywińska, podziękowała za owocną współpracę i za każdą pomoc, która przyczyniła się do rozwoju wsi. Sołtysem jestem od 2011 roku, czyli to jest trzecia moja kadencja. Współpraca z mieszkańcami układa się nam dobrze, czasami są jakieś takie niedomówienia, ale staram się, żeby wyjść jakoś z tego problemu pozytywnie. Czy jakieś wydarzenie najbardziej Pani jest w opowiedzi? Pikniki, które organizujemy razem z sołecką i z kołem gospodyń. Ostatnio organizujemy koszyk wielkanocny. Myślę, że to fajny pomysł taki w ogóle w naszej parafii, w naszej wsi. Panią sołtys układa się, powiem, od samego początku bardzo dobrze. Bardzo dobrze się rozumiemy. No nie ukrywam, że często sięgała po porady do mnie jako do wcześniejszego sołtysa. No po prostu nie trzeba nam 10 razy o czymś tam mówić. Po prostu rozumiemy się. Bardzo dobrze nam to w ogóle wpływa na nasze społeczeństwa. Ponieważ ja tam swoimi radami jej przekazuję, co, jak ja to w ogóle robię. I ona po prostu z tego korzysta i też po prostu się tym posługuje. To święto nam uświadamia przede wszystkim, że tworzymy taką jakby rodzinę, takie zgranie. I dla mnie to jest bardzo fajny pomysł, że takie coś powstało. I bardzo bym chciała, żeby to kontynuować. Po prostu rozmawiać o swoich problemach, o swoich planach w poszczególnych wioskach. I po prostu się tak wspierać wzajemnie. Dzień sołtysa to doskonała okazja, by przyjrzeć się bliżej roli i znaczeniu sołtysa w społeczeństwie. Ten dzień pozwala uhonorować i docenić pracę oraz zaangażowanie na rzecz swojej wsi. Jego obowiązki obejmują zarządzanie wsią, utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa, rozwiązywanie problemów społecznych i reprezentowanie mieszkańców na zewnątrz. To osoba, która jest blisko ludzi, zna ich potrzeby i stara się działać w ich najlepszym interesie. Posłuchajmy, co sądzą inni sołtysi na temat współpracy z przedstawicielką wsi Gorzejowa. Współpraca bardzo dobrze się układa od już parunastu lat, także współpracujemy bardzo dobrze, jest miło, dogadujemy się na każdym poziomie, także jestem bardzo zadowolony i życzyłbym sobie dalszej takiej współpracy z panią sołtys i jej też życzę tego samego. Nasze sołectwo Kamienica Dolna sąsiaduje z sołectwem Gorzejowa. Mamy granicę wspólną, która jest droga gruntowa i tutaj nasza współpraca najczęściej dotyczy spraw związanych z poprawą jakości tej drogi.
na innych płaszczyznach współpraca również układa się bardzo dobrze. Dalszych sukcesów, pogody ducha, radości spełnienia się w funkcji sołtysa. Ratowanie Żydów przez Polaków podczas II wojny światowej to jedno z najbardziej heroicznych i godnych podziwu działań, które miały miejsce w trakcie Holokaustu. Pomoc ta wykazywała się odwagą, poświęceniem i bezinteresownością, a tysiące Polaków ryzykowało własne życie, aby ocalić swoich żydowskich sąsiadów. Takich postaw nie brakuje również i na naszej małej ojczyźnie, jaką jest Brzostek. W tym roku odbyło się symboliczne upamiętnienie tego wydarzenia. Spotykamy się dzisiaj tutaj w Brzostku, bo też obchodzimy jedno z najważniejszych świąt naszych bohaterów, naszych lokalnych bohaterów. W naszym przypadku przypominamy dzisiaj o panu Janie i Antoniu oraz o rodzinie Gaconiów, czyli oczywiście o osobach, które pomagały społeczności żydowskiej podczas wojny i za tą pomoc zapłaciły życiem. Warto tutaj pamiętać i mieć cały czas na uwadze fakt taki, że to bohaterowie, którzy narażali nie tylko siebie, ale także i swoje rodziny. To absolutnie wyjątkowe bohaterstwo i bardzo się cieszę, że pamięć tych ludzi tutaj dzięki pomocy i współpracy z Instytutem Pileckiego udało nam się tutaj przywrócić. Mamy pomnik przypominający właśnie o tym ich bohaterstwie i mamy, co bardzo mnie cieszy, zaangażowane w to nasze lokalne przedszkole. Dziś tutaj wspólnie z dziećmi mieliśmy okazję złożyć wiązanki, zapalić znicze i mogliśmy przypomnieć się dzieciom o tym szczególnym bohaterstwie tych ludzi. Podczas II wojny światowej Polska była jednym z krajów, które najbardziej ucierpiały w wyniku okupacji niemieckiej. Wielu Polaków odważnie zdecydowało się działać w opozycji wobec nazistowskiego reżimu, ratując żydowskich sąsiadów przed pewną śmiercią w obozach koncentracyjnych. Sięgnijmy pamięcią do bardziej uroczystych obchodów tego dnia i przypomnijmy sobie niewątpliwie trafną wypowiedź dyrektorki Instytutu Pileckiego. Jesteśmy też bardzo wzruszeni tym, że samorząd lokalny tak bardzo dba o mieszkańców i też o pamięć. Dzisiaj była przepiękna msza święta, też chciałam bardzo podziękować księdzu biskupowi, chciałam podziękować także księdzu proboszczowi za bardzo mądre słowa, które były wypowiedziane w trakcie tej mszy świętej. Program Zawołani po imieniu już trwa kilka lat. Rozpoczęliśmy go w 2018 roku we wsi Sadowne. Tam została zamordowana trzyosobowa rodzina piekarzy, którzy podali Żydom bochenek chleba. I ten program rozwija się. Jeszcze przypomnę, że ten program jest poświęcony Polakom, którzy stracili życie za pomoc Żydom podczas II wojny światowej. I uważam, że powinniśmy go rozwijać z kilku względów, ale jeden jest bardzo ważny, dlatego że zbrodnia nienazwana, zbrodnia nienagłośniona może się powtórzyć. Nie chcemy, żeby ktokolwiek z mieszkańców Europy i świata był zamordowany za pomoc. I musimy o tym pamiętać. Wojny nie wygasły, w dalszym ciągu toczy się wojna na Ukrainie i dlatego pamiętajmy o tym też dla przeszłości, dla szacunku dla tych osób, ale też dla tego, co może jeszcze się wydarzyć w najbliższej przyszłości. W dzisiejszym globalnym społeczeństwie umiejętność posługiwania się językami obcymi jest coraz bardziej ceniona. W tym właśnie kierunku poszli też organizatorzy konkursu piosenki obcojęzycznej, którzy zaprosili uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do stoczenia bitwy na głosy. I choć tematyką był pokój, na spokój i ciszę liczyć nie można było. Zobaczcie sami. Emocje były bardzo duże, no to ponieważ wyrównany był bardzo poziom. Naprawdę był śpiew po prostu na poziomie równym i ciężko, jako po prostu mi, jako który byłem od muzyki w jury, ciężko było mi naprawdę ocenić pierwsze, drugie czy trzecie miejsce.
Oj, na pewno duży wkład w pracę włożyli, bo ja też wiem, ile takie coś czasami kosztuje, żeby przygotować kogoś, żeby coś zaśpiewał, nie? Więc dzieciaki też emocje dużo dawały z siebie, były bardzo przejęte tym wszystkim, było po nich widać, że po prostu kochają to, co robią, nie? I to jest najważniejsze, żeby robić to, co kochać w życiu. Jeden z głównych celów konkursów obcojęzycznych jest rozwijanie umiejętności językowych uczniów. Poprzez uczestnictwo w konkursach uczniowie mają okazję doskonalić swoje umiejętności w mówieniu, czytaniu, słuchaniu i pisaniu w języku obcym. Wszystkie dzieciaki zaśpiewały z pełnym zaangażowaniem i przejęciem. Jednak jury musiało podjąć tę trudną decyzję i wybrać kilka najlepszych głosów. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Kinga Ściarska. No bardzo się cieszę. Jestem szczerze zdziwiona, bo nie sądziłam, że mam szansę zdobyć pierwsze miejsce. Jednak bardzo się cieszę. Natomiast w kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobyły Magdalena Papiernik i Julia Staroń. Naprawdę był bardzo wyrównany poziom w naszej kategorii i jesteśmy przede wszystkim bardzo, bardzo szczęśliwe, ale też trochę zaskoczone, bo no nie spodziewałyśmy się w sumie pierwszego miejsca. No i jesteśmy bardzo, bardzo zaszczycone, bo jednak zwycięstwo to zwycięstwo. Gotowywałyśmy się z naszą panią nauczycielką, wspaniałą panią Eweliną. No i to dzięki niej głównie wystąpiłyśmy tak, jak wystąpiłyśmy. No też trzeba było włożyć trochę pracy w to, ale opłacało się. A długo już śpiewacie? Czy to dobre początki? Razem śpiewamy już prawie rok. Prawie rok, razem. Tak. A tak ogólnie ze śpiewem, no to dziecka jakoś. No to właśnie jakoś tak. Zawsze było blisko nas. Kiermasze wielkanocne to barwne i radosne wydarzenia, które wpisują się w bogatą tradycję świąteczną wielu krajów. Kontynuacji tej pięknej tradycji nie można odmówić kierownikowi, jego współpracownikom oraz druhom straży pożarnych, którzy dołożyli wszelkich starań, by plan udało się zrealizować. Piękna pogoda była ostatnią rzeczą, która dopięła na ostatni guzik kiermasz wielkanocny na brzosteckim rynku. Podczas brzosteckiego kiermaszu wielkanocnego można było znaleźć różnorodne ozdoby i dekoracje, czy lokalne rękodzieła, które są charakterystyczne dla świąt wielkanocnych. Można było kupić pisanki w różnych stylach, kolorach i wzorach, malowane ręcznie lub zdobione w inny sposób. Nie obyło się również bez ozdób związanych z tradycyjnymi zwyczajami wielkanocnymi, takimi jak palmy wielkanocne, kurki, baranki, zające czy kosze wiklinowe. Ponadto przedstawicielki instytucji i organizacji kusiły pysznie wyglądającymi potrawami paschalnymi. Dobry. Proszę powiedzieć, co panie pysznego na dzisiaj przygotowały? Mamy różności, mamy babeczki, ciasteczka, mamy swojskie wyroby, mamy chleb pieczony, smalec ze skwarkami, mamy pasztet drobiowy, prowzioczki. No bardzo dużo rzeczy. Wszystkich zapraszamy do poczęstunku, do kosztowania i do zakupu. Dzień dobry. Jakie miejsce panie reprezentujecie? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostku. Co pysznego panie na dzisiaj przygotowały? Mamy mnóstwo rzeczy i słodycze, pasztety warzywne, chlebuś na mące pszennej, na zakwasie, na drożdżach. Także mnóstwo różności. Czyli co, zapraszamy klientów do próbowania? Oczywiście, że tak. Do degustacji i do zakupu. Dziękujemy bardzo. Co panie na dzisiaj przygotowałyście? Mamy naprawdę bardzo duży wybór od stroików, od jajek, od takich nowoczesnych, proszę spojrzeć tutaj, robione nową techniką jajka. Palmy też mamy. No naprawdę wybór jest ogromny. Nawet wianki na drzwi, jeżeli ktoś potrzebuje. Super. A co panie myślicie o tworzeniu właśnie tego typu kiermaszy? Myślę, że to jest naprawdę super inicjatywa i integracja społeczna. Naprawdę myślę, że powinno powstać nawet więcej takich różnych imprez, jak Boże Narodzenie też na przyszłość, bo to naprawdę jest fajna sprawa. Dzień dobry, jestem z Brzosku, działam tutaj lokalnie. Dobrze. Co pani przygotowała pysznego dla klientów?
Ja zajmuję się produkcją deserów, ciast i tortów, a tutaj przygotowałam głównie monoporcje, serniczki, musy, tarty, tartaletki, lizaczki, wszystko do wyboru. Do no wszystko wygląda naprawdę wyśmienicie, czyli co, zapraszamy klientów. Tak, serdecznie zapraszam i smacznego. Dzień dobrego, udało się pani upolować. Upolowałam baranka, upolował młody palmę i chodzimy, zwiedzamy, patrzymy co jest fajnego, ciekawego, bo jest naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy. Co pani myśli o tworzeniu takiej kiermaszy? Czy jest to dobra inicjatywa? Super. Inne gminy powinny brać przykład z takiego czegoś i promować wszystkich tych, czy koło gospodyń, czy jakieś dziewczyny, widzę, mają placki, czy cokolwiek. Zawsze to jest jakaś promocja ich i zawsze jest regionalne, a nie tylko... Dzień dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy zapytać, czy pani zdążyła już coś fajnego upolować? Widzimy, że tak. Co to takiego? Same fajne rzeczy, straciłam pieniądze i już uciekam, bo bym na święta została bez grosza. Tu są same piękne rzeczy. Dzień dobry. Witam. Czy zdążył pan już coś? Nie, jeszcze nie zdążyłem. Tyle co wszedłem, oglądam, przeglądam, bardzo mi się podoba. Co pan myśli o tworzeniu tego typu kiermaszy? Świetny, wspaniały pomysł. Podobają się pani wystawy? Bardzo mi się podobają i wszystko mi się podoba tutaj, także jeszcze raz muszę przejść, żeby się zdecydować, co sobie kupić. W naszej małej ojczyźnie śmiało można powiedzieć, że tradycja niedzieli palmowej jest bardzo głęboko zakorzeniona. Palmy są nieodłącznym elementem procesji, która wędruje z kolorowymi gałązkami wokół kościoła. W niektórych regionach Polski konkursy na najpiękniejszą palmę stają się coraz bardziej popularne i przyciągają rzesze nie tylko lokalnych mieszkańców. Tak było również i w tym roku w przepięknym kościele w Przeczycy. Serce i ogrom pracy włożyli z pewnością mieszkańcy naszej gminy w przygotowanie palm. Każda z nich była inna, ale żadnej nie można było odmówić piękna i pomysłowości. Było kolorowo, radośnie i wzniośle. Palmy nie tylko mają symboliczne znaczenie, ale również są wykorzystywane w wielu obrzędach i zwyczajach ludowych. O czym opowie jedna z tutejszych artystek, pani Irena Czech. A opowiem pani, jesteśmy właśnie już w niedzielę palmową. Po rozstrzygnięciu konkursu pięknie, dużo ładnych palm było. Jest zachowana tradycja. Robione są palmy największe, najładniejsze. Myślę, że to wejdzie w tradycję naszej tu parafii. Właściwie to jest parafia nie moja, ale tak się czujemy, aby my tu byli. I to jest najładniejsze, najważniejsze, że jest bardzo duże zaangażowanie młodzieży i dzieci. I rodzice się do tego też wciągają, bo no, trzeba palemkę zrobić, trzeba kwiaty zrobić. Pierwsza taka podstawowa sugestia. Zbierajcie trawy, suszcie i róbcie naturalne, bez dodatków plastiku, bo palma ma mieć tradycję, że później się ją ma spalić. Według tradycji naszych pradziadków palmę się paliło po Wielkanocy w piecu chlebowym, żeby była później obfitość całego roku pokarmu. A jeszcze, żeby nie zawierała drutu, bo się ją wystawia w czasie burzy w okno, ona chroni od piorunów i nieszczęść. Taka podstawowa. Czasy inne, zmodyfikowane, ale wróćmy do naszej tradycji dalej. Róbmy to, co nasi ojcowie robili i upiększajmy. Wesołe maluchy wraz z rodzicami, a także młodzież w pięknych wiosennych strojach przywędrowała do urokliwego drewnianego kościółka w Gorzejowej, by zarazić uśmiechami i pomysłami na stworzenie najpiękniejszego wielkanocnego koszyka. Słodki zapach świeżo upieczonych babeczek to tylko jeden z barwnych elementów minionego konkursu na koszyczek wielkanocny, który odbył się w wielkanocny sobotni poranek. Wielobarwne jajka ozdobione tradycyjnymi wzorami wypełniały koszyczki, tworząc prawdziwe dzieła sztuki. Niektóre przystrojone kolorowymi wstążkami, a inne odręcznie malowanymi zdobieniami. Wspaniale przygotowane koszyczki tworzyły niezwykłe kompozycje z wizerunkami królików, baranków i innych wielkanocnych motywów. Nagrodę młodym uczestnikom konkursu z zadowoleniem wręczyła komisja konkursowa. Emilka i Wojtek Jasik w tym roku są numer jeden w Gorzejowie. Tylko odczuwam nad właściwym przebiegiem tego, żeby wszystko dobrze odbyło. Dziękuję. Co wy tutaj przygotowaliście w tym pięknym koszyczku, co? A tutaj może bliżej do siostrzyczki. Kto coś powie? Próbujesz coś powiedzieć? O jajeczka. O jajeczka. A z kim to przygotowywaliście? Z mamą. Z
mamo, a długo wam to zajęło, czy szybko poszło? No trochę zajęło. Tak? No. I co tam jeszcze możemy znaleźć w tym waszym koszyczku? Baranka. Baranka? No super, pięknie. A powiedz, czy cieszysz się z wyganej? No. No to pięknie. Dobrze, to dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu za uwagę. Na kolejny zastrzyk lokalnych informacji zapraszamy za miesiąc. A teraz zachęcamy do obejrzenia kolejnego z cyklu wywiadów telewizji Brzostek. Link widoczny w prawym górnym rogu ekranu.